Zamiast studenckich wojaży, przymusowa przeprowadzka. Po prostu próbujemy żyć jak w domu, traktujemy ten akademik jak dom. Kilkudziesięciu mieszkańców osiedla studenckiego w Ligocie te mury będzie musiało zamienić na te mury. Z pozoru jednakowe, po głębszej analizie osiedlowej rzeczywistości jednak inne. Jak wiadomo, akademik numer jeden nie jest akademikiem numer dwa. To są całkowicie dwie różne instytucje, mimo tego, że działają pod jedną flagą. Pod flagą dostojnej Alma Mater studenci nie zawsze czują się komfortowo. Piotr Lupa przeprowadzkę ma już za sobą. Różnicę między dwójką a jedynką ocenia dość chłodno. Warunki są, no nie chcę używać wielkich słów, ale naprawdę są ciężkie. Ja mieszkam daleko stąd, bo mam do domu około 3,5-4 godziny drogi. Nie mam lodówki. I na razie nie zanosi się, żeby mi ją dali. Różnice w wyposażeniu pokoi to nie wszystko. Problemem jest również przenoszenie wszystkich rzeczy z jednego akademika na drugi, by za miesiąc robić to samo w odwrotnym kierunku. Już skończyły się czasy, kiedy studenci w jednym plecaku cały swój dobytek mieścili. No, wystarczy spojrzeć na parkingi, ile samochodów jest. No i każdy ma naprawdę dużo rzeczy. No, w końcu to jest nasz drugi dom. Który trzeba spakować w walizkę. Władze uczelni tłumaczą, że zgrupowanie wszystkich mieszkańców w jednym akademiku to najlepsze rozwiązanie na wakacje. Zgodnie z planowanymi remontami, także z przyjętymi rezerwacjami grupowymi, ale przede wszystkim ze względu i w trosce o jak najniższe ceny za akademiki, które choć z roku na rok coraz wyższe przyciągają nowych, a zatrzymują starych mieszkańców. Dużo absolwentów chce mieszkać w akademiku, dużo osób, które skończyły studia, jednak bardzo im zależy na tym, żeby tu nadal mieszkać, ponieważ jest to wygodne. Jest to kontakt, jakby to powiedzieć, jeszcze z ludźmi młodszymi. Gdyby do tego dołączyć kontakt z młodszymi meblami i wyposażeniem, ligockie Eldorado byłoby na wyciągnięcie ręki. Przemysław Białkowski, Silesia Informacje.